Halo, halo, z tej strony Piotr Ziaro i witam was w odcinku z Farminga 15. A dlaczegoż tu wpadł Farming 15 na mój kanał? Mamy dziś 4 sierpień. Tego samego dnia w zeszłym roku wydawałem wam paczkę modyfikacji do Farminga 2015. Z jakiej okazji? A z takiej okazji, że miałem imieniny. No i w tym roku też 4 sierpnia mam imieniny, jak każdy co roku ma, tak? Stwierdziłem, że dobra, niedziela, 2 sierpnia, usiądę, skończę 80, którą tam dalej widzicie, robić. 3 lata temu, 2017 lipca, sierpnia, zacząłem ją wtedy sobie robić do 15. Wydałem ją, ale z błędami, naprawdę chuj błędów było. Były niedociągnięcia, potrafiła stawać, po zapisaniu, po wejściu ponownie do gry, nie mogła odpalić, a jak odpaliła, to jak się śmiechali do przodu, to była jakaś ściana niewidzialna. Total błędów, uj. Wtedy jeszcze się uczyłem robić modyfikacji, te edycje wydawałem, dlatego mówię wam ciągle, nie wydawajcie edycji, bo sobie tylko opinię popsujecie. No i ja sobie wtedy psułem opinię, chociaż teraz już tej opinii tak nie mam rozpopsutej jak kiedyś. Później zacząłem się bawić bardziej w skrypt IC, rozbudowa jego, by ja, jak to wypiszecie wszędzie, by Prezes Ziaro, tak? No ale ona została mi tam, później gdzieś zginęła, na dysku jej nie miałem, na internecie była na Katszary. Katszary serwer skończył się, no nie ma już go, tak, jak ktoś wie, to wie o co chodzi. Poprosiłem Klimka, Klimek mi ją w zeszłym roku na jesieni odzyskał, później znów o niej zapomniałem, zacząłem się, poprawiałem ją tam powoli, coś grzebałem w niej. I nagle stwierdziłem, dobra, dokończę i dodam tam panel IC, animację i tak ją wydam. Z takiej informacji chciałem powiedzieć, że normalnie modyfikacji nie będę wydał do 15, ani do innych farmingów, żadnych, ale tu mamy święto 4 sierpnia, to są moje imieniny, tak jak w zeszłym roku, tak stwierdziłem, dobra, wydam, niech tam coś też wpadnie, a po co ma leżeć na dysku, skoro pewnie kilka osób będzie na nie grało. Posiada ciekawe, bardzo fajne tekstury, mi się udały te tekstury zrobić od znajomego 80. No mi się podobają, nie wiem jak wam, zaraz podejdę wam, bardziej ją pokażę. Na razie widzicie z daleka, może jednym osobom się podoba, może drugim nie. To jest taka typowa 80, która posiada przód wyżej, a dupę niżej. Tak jak u mojego wujka, jak możecie na jego kanale zobaczyć, Mafia Grabina, zapraszam do niego właśnie bardzo serdecznie. I też 80 posiada naklejki Mafia Grabina na szybie, te naklejki, których nienawidzicie, ale cóż, ja je stosuję i będę stosował i ujwam w 4 litery. Dlaczego posiada te naklejki? No bo kiedyś miałem nazwę Mafia Grabina Games, ale więcej informacji dowiecie się w odcineczku lub w poście na karcie społeczności. Postaram się wstawić link do tego odcinka ze zmianą nazw właśnie tu w opisie. Jeszcze chciałem dodać, że modyfikacji nie robię żadnych, a to są po prostu do 15 tylko modyfikacje, które leżą na dysku niedokończone. Czy je wszystkie wydam? Raczej nie, chyba że będzie jakaś okazja, jakieś urodziny, imieniny czy święta. Nic nie obiecuję na razie, zobaczymy jak będę miał czas i siłę. No w niedzielę akurat miałem trochę czasu, spakowałem laptopa do wysyłki, bo klienta mam. I stwierdziłem później, dobra, usiądę, zrobię to. Coś jeszcze chciałem dodać, to więc tak, tych modyfikacji nie robię, tak jak mówiłem, tak mówię cały czas, nie będę robił, to tylko są z okazji wydawane do 15, bo do 19 już nie mam żadnego zamiaru robić, więc proszę mi nie pisać, że zrób to, zrób tamto i jest taka zakładka wesprzyj na moim kanale i tam jest napisane, że zrobię modyfikacje na zamówienie. Napisz do mnie na Facebooku, może się dogadałem, może nie, zobaczymy jak będzie miał czas i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przechodzimy do odcineczka, jak mi się coś przypomni, to zaraz wam dodam. Tu właśnie są te modyfikacje 30, Władek i 60, wraz tam Bizon. Te maszyny to są właśnie z tego modpaku, co był rok temu, 4 sierpnia. A dziś jest 4 sierpnia 2020 rok, 12 godzina i leci do was ta 80. No mi się bardzo podobają te tekstury. Kurwa, kura, wypierdala mi stąd, a nie, już sprężarkę chciała zajebać, to cipa z niej jedna. Miesza o to. Tak jak mówiłem, naklejeczka oczywiście Mafia Grabina, bo kiedyś pod tą nazwą i pod tymi naklejkami wydawałem modyfikacje. Co się zmieniło? Nie wiem, może ktoś pamięta jeszcze, nie? Może ktoś już nie pamięta te 80-tki. Wiele się zmieniło, ale na razie wejdziemy, a czy wejdziemy w ten sposób? Ja sobie tu otworzę drzwi. Wejdę. No, w środku wygląda tak typowa 80, tam nic, żadnych bajerów nie ma, za bardzo, chyba kamera jest trochę źle ustawiona, ale mówię wam, to jest poprawka tamtej, już się nie chciało też za bardzo bawić, błędów żadnych nie posiada, jest w pełni grywalna, grałem na niej 5-10 minut i jest okej. Nie, wszystko jest okej. Dobra, no na shifta to sobie, zaraz wam pokażę, odpalanie klawisz, jak? Yeti?
Y. Klawisz Y. Bo tam wiele osób pyta się, na jakim klawiszem się odpala. Trzeba kilka razy kliknąć Y i dopiero nam odpali. Spad na spację, oczywiście hamulec ręczny, bo z tego nie pojedziemy. Jest taki dźwięk wspaniały. Oczywiście jest dioda ładowania po odpaleniu, ruchoma wskazówka, dryga na wolnych obrotach, a przy większej prędkości się rusza. Animowane sprzęgło, gaz, hamulec, oczywiście sprzęgło, jak i gaz i biegi chodzą przy każdym tym, przy każdej zmianie. Dobra, w środku na panel IC, zaczniemy od lewych drzwi, mamy taki bajer, że możemy sobie otworzyć, no standardowo w moich modyfikacjach, lub możemy sobie to zamkniemy i otworzymy sobie tak jak kiedyś ludzie mieli, dali niektórzy, że na takim właśnie haczyku sobie to otwierają i sobie tak jeżdżą. No, to sobie podpatrzyłem kiedyś u wujka mojego, takie coś ośmiejące ma. No i takie stwierdziłem, dobra, dodam to. Naklejeczka naklejką, jest poradnik na moim kanale, jak to usunąć, więc jakby komuś nie ona by przeszkadzała. Mamy oczywiście otwierany dak bez żadnych animacji, bo nie chciałem wydawać. Tak, animacja szybka, bo jest. Super. Animacja wycieraczki, jedno wytarcie, oczywiście widzimy wajcha, jest. Tu jest wajcha. Dziura na przelot była przewiercona przez ten cały napęd od wycieraczki. Wyłożony był w środku tłok, zakończona rączka od jakiejś tam od gazu czy od womu, od innego z ciężkiej serii i se wycierałem w ten sposób szybę. Dlaczego? No, typowi Janusz nie chce kupować sobie nowego napędu, bo to koszty, a to jest bardzo prosty sposób na wycieranie szyby. Tu tak, tak mało ważne. Tu mamy, możemy sobie wyłączyć ten czarny realny dym. Ja nie będę wyłączał, bo mi się podoba, ale możemy sobie go wyłączyć. Tu mamy otwierane prawe drzwi w ten sposób, albo zamykamy i otwieramy sobie w ten sposób, jak ktoś tam lubi. Nierealistyczne, realistyczne, ale jak to tam lubi. Tu sobie otworzę je. Właśnie widzimy, jak otworzymy w ten sposób, to zostaje nam. Więc to trzeba oczywiście zamknąć. Z tyłu mam oczywiście otwieraną szybę. Jedna animacja, czyli że jedna animacja, że jedna rotacja otwieranych. Nie chciałbym się bawić, że 30, 50, tam 70 stopni, czy coś w tym stylu. Więc sobie tylko w ten sposób. No i mam oczywiście siedzenie pasażera podnoszone, zdejmowane, jak było kiedyś w moich modyfikacjach. Z ruchomych jeszcze animacji to wszystkie te wskazówki, mod ręki i animacja podnośnika w środku, dynamiczna kamera i to chyba w środku wszystko. Jeszcze jest zegary są poświetlane. Światła wszystkie działają, myślę, że się podoba. Spodoba wam się światła. No mi się na tych sektorach podoba niesamowicie. Tak, światełka wyglądają sobie, kieruneczki też są, tak jak i wszystkie te wskazówki, diody i te inne pierdolone. Dobra, na podejście, zaczniemy od drzwi. Standardowo drzwi otwierane, zamykane, drzwi nowość, bo tego nie było wcześniej w moich usłach, a czy tej 16, co kiedyś wydałem, zdejmowane, zakładane. Konsola do tura, to jest konsola do tura oryginalnego z gry. Nie będę się bawił żadne tury, bo mi tak sobie kiedyś go robiłem bez tura, z tuzem przed nim, ale ten tuz nie pasował. I tak mnie skrytykowali, że wydałem jakieś gówno, które nie działa poprawnie i jeszcze tuz ma, więc tu zawywają, dodam obciążniki, takie spore. Jak to lubi, może sobie te ośmieczniki przecież zwalić, tak? Już wam pokazuję to jak. Na podejście takie bajery. Zaczep lub obciążniki sobie zwala, jak się nie podoba komuś. Jak to lubi. Z tej strony nic, ale są drzwi jeszcze. To jest drzwi otwierane, zamykane. W ten sposób sobie otworzę te wszystkie drzwi, potwieram, żeby było ciepło. Z tyłu jest trochę więcej też na podejście. Zaczynamy od samego dołu, czy to jest belka. Albo dobra, od góry. Szybę możemy sobie nie szybę, czekaj, musimy dobrze trafić też, żeby na jakiś inny buton nie naleciało. Widzimy, możemy sobie szybę otworzyć, tak jak, nie wiem, kiedyś u mojego wujka widziałem, podszedł szybę do góry, podniósł, otwarta była. No jak tam lubi. Możemy, znów na jakiś inny buton zahaczyłem. Znowu zahaczyłem na inny buton, po prostu jak mamy tam gdzieś buton, to nam wpada. Możemy sobie zdejmować właśnie trójkąt, który nie podoba się, powiedzmy tak szczerze. Mi się podoba, więc tak jest. Dobra, nie będę już tutaj pierdolił głupot. I tak mnie nikt nie słucha. Bolec z tyłu, śruba zakładana. I możemy sobie sterować nim zaczepem. Górę lub dół. Widzimy górę lub dół. No taka,
animacja nad szybko robiona. Jak ktoś by nie chciał, to sobie nie sterował. Nie, to nie przecież. Ja nikogo nie zmuszam do pobierania, tym bardziej do oglądania i oceniania. Każdy ma swoje zdanie. Lewy obciążnik z tyłu zdejmowany, zakładany. To samo, prawy obciążnik z tyłu zdejmowany, zakładany. I jeszcze jedna nowość doleciała, której wcześniej nie było w moich modyfikacjach. Lusterka. Można sobie teraz lusterka zmieniać, bo tak, można sobie lusterka zdjąć lub założyć pojedyncze. Widzimy. Tu może wybrać lusterka i tu może wybrać. To trochę spierdoliłem, ale to już nieważne. Możemy sobie takie lub takie założyć. Mi się bardziej podobają takie, bo takie mamy wujek przy 80 i przy 902. Właśnie zapraszam na jego kanał, bo dużo teraz filmików stawiam tam. I tam możecie mnie częściej widzieć, i mnie jako osoba, która nagrywa na filmiki, stawia jak i na filmikach twarz. Jeżeli ktoś się stęsknił, bo są takie osoby, które do mnie ciągle piszą i to kiedy tam to będzie, no to więc zapraszam tam. Tak, jeżeli klikniemy tu dwa razy, to nam właśnie to wyskoczy, że podwójne wpadną, ale po prostu sobie tylko tu zmieniamy i wszystko jest ok. Też ładnie wyglądają w sumie. Dobra, jeszcze kilka pierdów pokażę. Otworzę sobie tu drzwi, wejdę. Jeszcze halogeny na klawisz chyba 4 i 5. Tak. Z tyłu klawisz na klawisz 5, a przednie na klawisz 4. Jeszcze zapomniałem, bo są koguty też na podejście. Jak komuś nie podobają się dwa koguty, może sobie zdjąć. I koguty nie posiadają realistycznego tego światełka, co ja dodawałem kiedyś. Dlaczego? Dlatego, że już mi się nie chciało też dodawać. A te były dodane już w tamtej wersji 3 lata temu wydawanej. Dobra, tak właśnie wygląda, sobie zapalę światełka. Koguty włączę, nie, tu jest numlok. Dobra. Londyna, coś mi jest syna? Chyba chcesz, bo tak idziesz powoli. Kurwa, uderzyłem. Nie grałem już bardzo długo farminga i też tym bardziej 15. Jak już zacząłem grać w 19, to ta 15 tak wtedy. A, chodź z nią, bo graficznie jest 19 mega, ale i tak fototekstury I love you. Nie, no dobra. No na ten odcinek to będzie raczej wszystko. Z takich wszystkich informacji to powiedziałem już to, co miałem powiedzieć. No i na pewno jeszcze jakieś odcinki wpadną na kanał, bo jest bardzo, bardzo ich dużo do rozmontowania, złożenia, ale zapraszam też na Wyka kanał i do mojego grafika, link w opisie. No to co? Siemaneczko! Siemaneczko!